1 czerwca wspominamy świętego Józefa Tu, męczennika. Józef urodził się na terenie parafii Ngoc Don w dawnej prowincji Hunan w Wietnamie. Jego ojcem był Józef Khan, a matka miała na imię Chi. Ich rodzina żyła skromnie pod względem materialnym. Ciężko pracowali na polu i byli pobożnymi ludźmi. Ojciec zapewnił Józefowi możliwość uczenia się, a on pilnie studiował język wietnamski Nom. W czasie prześladowania chrześcijan w 1862 roku Józef został pojmany i wtrącony do więzienia za to, że nie chciał podeptać krzyża. Po kilku dniach przebywania w okręgowym więzieniu przewieziono go do więzienia w stolicy prowincji. W końcu został umieszczony na 4 miesiące w więziennej izolatce w Dongke w prefekturze Kohaichiao. W ciągu dnia był zakuty w dyby, a w nocy krępowany kajdanami. Mimo to Józef Tu mężnie wyznawał swoją wiarę. W więzieniu przebywali też jego przyjaciele. Wzajemnie odwiedzali się, modlili, pocieszali i zachęcali wzajemnie do wytrwania do końca. Dzięki staraniom krewnych Józef miał możliwość ucieczki z więzienia, lecz oświadczył, że nie ucieknie, gdyż to przyniosłoby cierpienie innym. Wytrwał w wierze do końca. Kiedy jego współwięzień martwił się, czy rodzina będzie wiedziała o jego egzekucji, aby przyjść i odebrać jego ciało, Józef odpowiedział: „Jestem zupełnie spokojny i nie martwię się. Jeśli Bóg pozwoli mi przelać krew za wiarę, to na pewno pójdę do nieba. Wszystko jedno, czy moje ciało zostanie spalone, czy nie”. Pod koniec maja został zabrany do Hunan. Ani udręki, ani groźby nie zachwiały jego silnej wiary, tak więc mandaryni skazali go na śmierć przez ścięcie. Z relacji świadka wynika, że modlił się i wzywał imienia Jezus, gdy szedł na miejsce egzekucji. Józef Tu został ścięty 1 czerwca 1862 roku. Pochowano go na miejscu kaźni, ale potem jego doczesne szczątki przeniesiono do kościoła parafialnego w Ngoc Dong w prowincji Hunan. Beatyfikowany został 29 kwietnia 1951 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Józefowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.